Sposobów na świętowanie Dnia Dziecka może być naprawdę wiele. W Nowym Stawie postawiono na wędkowanie. Jak stwierdzili sami uczestnicy, to idealna forma na spędzanie wspólnie wolnego czasu. Będzie trzeba przyjechać się złowić jakieś płotka albo z małą rybkę. Próbujemy na robaka, na kukurydzę, na ciasto raczej nie, tu nie będzie brała, bo jest ona, ja wiem, ona ma tu dużo żeru, dużo ma żeru, także kukurydza, robak i ewentualnie czerwony robak. Każdą jedną rybkę będziemy łowić, nie patrzymy tutaj na wymiary, tylko na zabawę. Każda ryba jest złowiona do sadzyka. W sadzyku na koniec zawodów będą te rybki wszystkie ważone i największa waga wygrywa. Jest fajny spokój i można złowić dużo ryb. Haczyk się urwał, zobacz Tomuś. Widzisz, musimy założyć drugi. Ale mamy tu sprzęt. Złowiłeś już jakąś rybę? No, dwa razy złowiłem. Dwie rybki mamy. No, już mamy dwie rybki, a kiedyś złapaliśmy aż 20. Mamy naprawdę bardzo ładne okazy. W tym roku już były wyjęte okazowe karpie, bo pierwszy karp został wyjęty, miał 11,60, drugi prawie 17 i trzeci prawie 24 kilo. Złowiliśmy już tutaj ponad 20 węgorzy w tym roku. No, około 20 dużych linów, bo takie po 2, 2,5 kg, 1,5 kg to już są duże okazy. Także zapraszam wszystkich do zapisania się do nas do koła i myślę, że coraz więcej będzie ludzi tutaj poławiało ryby. Tu warto przyjeżdżać, bo tu jest duża ryba, dużo karpia jest. Zarybiane stawy są, bo tu są 3 stawy, bo jest tu i jest tam, nie? Mam koleżanki i kolegów, którzy łowią i już by chcieli ze mną połowić. Wędkarce mi się podoba to, że no po prostu jestem zadowolony z tego, bo to mi też sprawia dużą przyjemność. No przed tymi zawodami też się przygotowywałem. No niebo, to odpoczywa, piękna pogoda. No to jest, człowiek odpoczywa na takim... Pełen relaks. Oczywiście. Fundatorem nagród jest burmistrz Nowego Stawu. Puchary mamy ufundowane przez pana Marka Szczecińskiego, jest radnym tutaj naszej gminy. Układa nam się z burmistrzem współpraca bardzo dobrze, mamy ładnie wykoszone, pomoże nam tu w innych sprawach. Także dziękuję burmistrzowi właśnie za pomoc w takich organizowaniu różnych zawodów, że nie tylko piłka nożna, czy to i wędkarstwo też jest w programie ujęte, nie? Także serdecznie dziękuję. Przyjemnie, oczywiście, bardzo fajnie, nad wodą, o, to jest coś fajnego. A dzisiaj płotki trochę tak dla frajdy.